Dobry wieczór Państwu. Do programu minęła 20. Sesja wyjazdowa i świąteczna. Państwa i moi goście, ksiądz profesor Waldemar Cisło, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski w Krakowie, Leszek Osieczko, Open Doors. Dobry wieczór Panowie. Dobry wieczór. Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i nikt z nas, albo mało kto z nas, zdaje sobie sprawę z tego, że my dziś wspominamy i mówimy o męczennikach, o pierwszych męczennikach za wiarę. Dokładnie, to męczeństwo jest wpisane w życie uczniów i uczennic Chrystusa i wiemy, że od samego początku mamy coś takiego jak wiarygodność chrześcijaństwa. Ci, którzy szli za Jezusem, nie byli wyznawcami tak zwanego kanapowego chrześcijaństwa, czyli wybierali sobie z niego to, co łatwe, przyjemne, ale byli autentycznymi świadkami, to co my w teologii ładnie nazywamy wiarygodnością, o czym papież Benedykt pisał już 50 lat temu w swoim wywiadzie, że w Europie musimy się zastanowić nad jakością chrześcijaństwa, bo poszliśmy w jakość, w ilość, a zapomnieliśmy o jakości, a chrześcijaństwo było, miało tę wewnętrzną siłę wtedy, kiedy jego wyznawcy byli stuprocentowymi wyznawcami. Pamiętamy Apokalipsę, bądź zimny albo gorący i tam nie mamy takiej alternatywy, że możemy być 50, 60, 70% chrześcijanami, bo chrześcijaninem albo jesteśmy, albo nie jesteśmy. Więc no niestety to jest przed nami takie mocne wyzwanie. Przy świętach może warto sobie też o tym przypomnieć. I przy tych świętach warto też wspomnieć męczenników, których Kościół ma i którzy za wiarę umierali, oddawali to, co najcenniejsze, czyli życie. W ilu krajach przed wiekami my, chrześcijanie ponosili śmierć? Nie powiem od razu, że stawali się męczennikami, ale ponosili śmierć. Jeśli mówimy o prześladowaniach, to może bardziej kontekst weźmy ten XXI wieku, to nam będzie bliższe, bo my zapomnieliśmy o tym, że męczeństwo to nie tylko pierwsze wieki. Papież Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI bardzo często uwrażliwiali nas w swoich dokumentach, że wiek XX, XXI to są wieki męczenników. Liczymy, że około 45 milionów osób w tym okresie oddało życie tylko za to, że byli wyznawcami Chrystusa. Więc to są liczby, które skłaniają do refleksji. Przez wiele lat, według danych, które stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przedstawił przy ONZ-cie, to było 170 tysięcy chrześcijan rocznie ginęło za wiarę. Te ostatnie dane są nieco mniejsze. Zresztą odchodzimy też od podawania dokładnych statystyk, bo w krajach wojny trudno o dokładną statystykę, tak jak w Iraku czy w Syrii. Niemniej jednak to było przerażające, że co 3 minuty gdzieś na świecie ginął ktoś tylko za to, że był wyznawcą Chrystusa. A dziś mówimy o prześladowanych chrześcijanach co najmniej w 45 krajach. No, tych krajów jest więcej, natomiast jeżeli chodzi o naszą organizację, my monitorujemy 50 krajów, które uwzględniamy w Światowym Indeksie Prześladowym, natomiast monitorujemy 75 krajów. To jest lista krajów, w których chrześcijaństwo jest religią represjonowaną, w których chrześcijanie nie mogą sprawować kultu religijnego w wolności. Także ta liczba dzisiaj jest ogromna i ona niestety rośnie. Tutaj musimy powiedzieć, że chrześcijaństwo w Europie rzeczywiście ono tutaj może jest w odwrocie, natomiast chrześcijaństwo, które jest prześladowane, ono z jednej strony traci na ilości, ale zyskuje na jakości z jednej strony, a z drugiej strony musimy powiedzieć, że ta liczba, którą oszacowaliśmy ostatnio, to jest ta liczba powyżej 200 milionów chrześcijan, którzy na całym świecie muszą mierzyć się z różnymi rodzajami restrykcji, z prześladowaniami, z obostrzeniami, z ostratyzmem. Także to jest ogromna ilość ludzi. No, Polska ma 38 milionów, 200 milionów. Myślę, że to jest liczba, która robi i powinna na nas robić wrażenie. Tym bardziej, że każdą liczbą kryje się życie indywidualne jednej osoby. Albo i rodzin, które są z tą osobą połączone. No to jest to, tak jak pan wspomniał, my czasami grozi nam obojętność, bo załóżmy te takie najczęstsze doniesienia typu Irak, na pasku widzimy zginęło 20-30 osób. Już obojętniemy na to. Syria. Przez lata, jeśli do nas to dociera, to co nam grozi, to jest obojętnienie na te niestety informacje. A tak jak pan wspomniał, każda jedna liczba to jest jakieś jedno ludzkie życie, jego rodziny i tak dalej. Także bardzo ważne jest, żebyśmy byli ciągle wrażliwi. I też może naszym widzom jesteśmy winni to, żeby powiedzieć, że różna jest ta skala prześladowań od dyskryminacji. Oczywiście w Egipcie, można powiedzieć, dochodziło niedawno do ataku na kościoły koptyjskie, ale jest to też dyskryminacja głównie taka, że już po imieniu widać, czy ktoś jest muzułmaninem, czy chrześcijaninem, więc dostanie pracy w Ziemi Świętej, podobnie, bezrobocie i tak dalej. To jest taka tak zwana miękka dyskryminacja. Nie wszędzie mamy takie krwawe prześladowanie jak w Pakistanie, jak w Nigerii, czy w wielu innych krajach. Natomiast te problemy są. Zresztą w Europie też zaczynamy mówić o alergii na chrześcijaństwo albo o chrystianofobii, bo też w wielu dokumentach
wydawane przez Unię Europejską, czy właśnie w kontekście tych prześladowań, o które prosiliśmy, żeby Unia zajęła jasne, klarowne stanowisko. Było trudno o wydobycie takiego klarownego stanowiska. Księże profesorze, i dlaczego? Wydaje się, że rzeczywiście chrześcijaństwo jest głównym filarem Europy. Oczywiście chrześcijaństwo jest najbardziej wspaniałą religią, najbardziej pełną miłości, bo religią objawioną, ale zauważmy, że Chrystus, który jest największym darem niebios, jest miłością wcieloną, od początku miał być zamordowany jako niemowlę. Musiał uciekać, musiał się ukrywać, a kiedy zaczął działalność publiczną, też od razu usiłowano go zabić. W Ewangeliach mamy świadectwo szeregu takich prób i w końcu go zamordowano. To nam przypomina, że to, co cenne, jest ciągle zagrożone. I nie dziwmy się, bo niektórzy mówią, a dokąd będziemy walczyć, dokąd będziemy się bronić, kiedy nie będzie spokoju, będzie spokój wreszcie. No, powiedzmy, to jest trochę jak z naszym ciałem. Nasze ciało jest przecudowne, ale jest nieustannie atakowane przez biliony wirusów i bakterii. I my się bronimy, tworząc białe ciałka. Jakbyś powiedział, mnie się znudziło, ja nie będę ich produkował, to w kilka dni będzie martwy. I tak jak nasze ciało jest nieustannie zagrożone przez wirusy i bakterie, nieustannie jest zagrożone chrześcijaństwo i Polska. My się ostatnio to widzimy szczególnie mocno. Tak jak kiedyś ateiści z Moskwy usiłowali walczyć z Polską, zniszczyć Polskę, tak teraz ateiści z Brukseli też dla tych motywów walczą z Polską. I to jest niejako niestety stan normalny. To, co dobre, piękne, jest zagrożone. Ja w tym roku byłem na pielgrzymce w Armenii i Gruzji i tam widziałem wielkie zagrożenie dla chrześcijan. Armenia to jest teraz kraj około 3 milionów mieszkańców, otoczony przez 150 milionów muzułmanów. Turcy do dzisiaj nie przyznają się do Holokaustu Ormian, który zrobili 100 lat temu. I powiedzieć o tym, to oznacza więzienie. To tak jakby Niemcy dzisiaj zapowiedzenie, że zamordowali miliony Żydów, wsadzali do więzienia. No coś takiego robią Turcy. Nie mogą Niemcy, proszę księdza, tego zrobić, bo to nie Niemcy mordowali, tylko faszyści hitlerowcy. No właśnie, to jest kwestia. Tylko jeszcze chciałem się dodać. W czasie II wojny też było Nürnberg dla nazistów, tak? Właśnie w Armenii szczególnie uświadomiłem, jak wielkim zagrożeniem jest islam, bo ten kraj jest otoczony przez 150 milionów muzułmanów, którzy jak widać chętnie by dokończyli dzieła. Podobnie jak Izrael, kilka milionów Żydów jest otoczony przez 100 milionów muzułmanów, którzy też by to państwo zniszczyli. Dlatego ludzie w tych krajach chwytają się za głowę, jak widzą, że my sprowadzamy sobie Europa, miliony muzułmanów, ponieważ wszędzie to kończy się tak samo. Tam, gdzie muzułmanie osiągają większość władzy, wyniszczają chrześcijaństwo. No to dosyć radykalna i odważna teza. No, to jest prawda, ja relacjonuję historię. Ale popatrzmy na fakty, bo my, kierując się poprawnością polityczną i chociaż my jako księża nie musimy tego czynić, ale mówimy o faktach. Proszę zauważyć. To księżom się od razu zarzuca, że jesteście chrześcijanami, że powinniście od razu drugi policzek nadstawić. Ale Jezus nie nadstawiał od razu drugiego policzka, tylko zapytał, jeśli źle powiedziałem, to mi udowodnij, a jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Więc może czytajmy Ewangelię. No, święty Józef wziął Pana Jezusa i uciekł do Egiptu z Maryją, nie dał go zabić. No, a nie zostawił go w środku. Ale z drugiej strony myślę, że nie powinniśmy jednak zapominać o tym, kto założył Kościół. To założył Kościół Pan Jezus i on powiedział, że bramy piekielnego nie przemogą. On będzie atakowany, on będzie się zmagał z różnymi wyzwaniami i będziemy musieli się mierzyć z tymi problemami, które dzisiaj przychodzą, ale koniec już jest zdeterminowany i ten koniec wiemy, że będzie zwycięski. Ale musimy brać pod uwagę, że islam zniszczył połowę chrześcijaństwa, że muzułmanie każdego roku zabijają dziesiątki tysięcy chrześcijan, gwałcą dziesiątki tysięcy chrześcijanek i mamy prawo i obowiązek zastanawiać się, co robić, żeby nie zniszczyli drugiej połowy i żeby to samo nie działo się w Polsce. Ale też musimy być ich głosem, bo jeśli jesteśmy w Syrii czy w Iraku, to zawsze proszą. My głosu nie mamy. Irak, 2003 rok, 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj 200 tysięcy i większość przesiedleńcy wewnętrzni. Mosul, jazydki z kartkami na szyi, sprzedawane po kilkadziesiątek, po kilkaset dolarów. Libia, mieliśmy to w wielu portalach internetowych, mogliśmy zobaczyć, sprzedawanie 30-letnich chłopaków z Nigerii, jednego za 400 dolarów, drugi pozostałych. Że to jest istota islamu, bo tak robi Mahomet. Jesteśmy nikim dla nich. Człowiek, który nie wyznaje islamu, jest nikim. Powiedzmy sobie to wreszcie. I nie udajmy, że tam, gdzie są muzułmanie w mniejszości, oczywiście będziemy słyszeć, że jest to religia pokoju, że jest to, to niech idzie to ktoś powiedzieć księdzu Douglasowi, bo jeden z dziennikarzy na szczęście prywatnej telewizji powiedział, że to jest religia pokoju. Mówię, to proszę, niech to pan powie księdzu Douglasowi, który przez 10 dni był więziony. Przez 5 dni nie dawano mu wody ani nic do jedzenia. Młotkiem wybito mu wszystkie zęby, połamano kości. To tak wygląda religia pokoju? To proszę to powiedzieć temu człowiekowi. Ten sam ksiądz Douglas powiedział we Wrocławiu, nie zapomnę tych min ludzi, którzy słuchali w kościele. Jeśli mówicie, że 10% islamistów to są terroryści,
To jeśli dla was 300 milionów terrorystów nie stanowi problemu, to gratuluję wam dobrego samopoczucia. Szczerze, profesorze, ale w Polsce takiego problemu nie mamy. Mamy muzułmanów, mamy katolików, mamy chrześcijan, mamy religii i kościołów mnóstwo. I te religie ze sobą współżyją, współistnieją, współwypełniają się nam. Bo nasi Tatarzy zrobili coś, czego kochani bracia muzułmanie nie są w stanie zrobić. Uznali Polskę za swoją ojczyznę, a nie przyjechali tutaj, żeby nas nawracać i zakładać kalifat. I to był ten problem. No i w Polsce mamy 0,1% muzułmanów. Proszę, nie mają tej mocy politycznej. Widzimy, co się dzieje na Zachodzie. W Wiedniu 50 lat temu było 0,5% muzułmanów, dzisiaj 30% dzieci ma imiona muzułmańskie. I tam, gdzie wchodzą muzułmanie, tam kończy się wolność, tam nie można zmienić religii, tam jest przemoc. Ale to jest sama istota islamu. Przecież trzeba pamiętać, że sam Mahomet, to nie był drugi Pan Jezus, tylko to był człowiek, który seryjnie mordował i gwałcił ze swoimi towarzyszami. Potrafił jednego dnia zrobić mały holokaust, wymordował całe plemię, 800 mężczyzn, a ich kobiety sprzedał na targu. Jemu przypadło 20%, to była jego część w łupach. Na siebie wziął najpiękniejszą Żydówkę. I Mahomet razem z towarzyszami zabijał tysiące ludzi, gwałcił tysiące kobiet. A w Koranie pisze, że trzeba go naśladować. Więc islamiści, muzułmanie go naśladują 14 wieków. Wszędzie, gdzie wchodził islam, był przemoc i gwałt. I wszędzie, gdzie dzisiaj islam rządzi, są łamane podstawowe prawa człowieka. Nie ma wolności, nie ma szacunku dla kobiet, dla niewierzących w islam. Tak samo muzułmanin, który by chciał przejść na chrześcijaństwo, ma być zamordowany przez własną rodzinę. To jest religia przemocy. Przecież mamy w Niemczech, o czym się nie mówi, w najbardziej tolerancyjnym kraju Europy, tak zwane morderstwa honorowe. Ile młodych dziewcząt jest zostawianych w pokoju, zamkniętym z jakimś narzędziem zbrodni typu nóż czy pistolet, dopóki nie popełni samobójstwa, bo brat czy ktoś z rodziny spotkał ją z chłopakiem w parku, na przykład trzymających się za rękę czy całujących się. Taka dziewczyna zhańbiła honor, ona musi zginąć. O tym nie mówimy, bo przecież Niemcy są najlepszym krajem. No. O czym my mówimy? Czy my mówimy w tej chwili o konflikcie religii? Czy my mówimy o tym, że są ludzie, którzy za wszelką cenę, ze wszech miar chcieliby ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, w jednego Boga, bądź w islamie, bądź w obrządku chrześcijańskim, katolickim, grekokatolickim, prawosławnym, już mniejsza o to, którzy chcieliby swój kult i swoją wiarę oddawać? Czy mówimy o tym, że jest ktoś z zewnątrz, komu to strasznie przeszkadza? Religia jest niestety używana często, bo sama religia nie stanowi problemu, ale często religia stanowi dobre narzędzie dla różnych fanatyków, terrorystów, żeby w imię religii czynić, bo my nie możemy nazwać religią systemu, który pozwala, tak jak mówił ksiądz profesor, zabijać, gwałcić, dokonywać pedofilii w świetle prawa i tak dalej. Tego nie możemy nazwać religią. To jest antyhumanistyczny program. Tego nie można nazwać religią, ale są ludzie, którzy używają właśnie do tego typu. Tylko, że to chyba nie chodzi o używanie, bo to pisze w Koranie. W Koranie na wielu miejscach pisze, że należy zabijać niewiernych, trzeba ich podbijać, że kobieta na wojnie to jest zwierzyna łowna i może mieć tyle kobiet, ile się zdobędzie na wojnie. Jeżeli właśnie, jak mówił ksiądz profesor, w państwie islamskim kobiety traktuje się jak towar, którym się handluje, sprzedaje, no to ci muzułmanie mówią, przecież tak robił Mahomet. On dokładnie tak traktował kobiety. Więc to nie można mówić, że to jest zewnętrzna manipulacja. To jest istota islamu, to jest istota Koranu. Wezwania tak? Imamów, bierzcie chrześcijanki, to jest wasz łup, możecie z nimi robić, co chcecie. W Krakowie siostra, która zajmuje się wykupem tych niewolnic seksualnych, no mówiła nam niestety, że najmłodsza dziewczynka wykupiona przez nią z niewoli seksualnej miała 5,5 roku. No to już brakuje słów, jak to określić. To już jest... No Mahomet ożenił się z dziewczynką 6-letnią i mówił, że objawienie mu to nakazało. Mamy w Koranie na przykład wypisana cała lista, z kim może żenić się Mahomet, ze wszystkimi kuzynkami. Zresztą to jest uzasadnienie dla kazirodztwa i takich małżeństw w islamie. Więc tutaj trzeba pamiętać, że to nie jest wypaczenie islamu czy Koranu, to jest sama istota Koranu. Tak żył Mahomet, tak jest napisane w Koranie, sirach, jego życiorysie i hadisach. Tak mają czynić muzułmanie, naśladować. Taka jest historia islamu i taka jest rzeczywistość islamu. Te cztery elementy. No cóż trzeba więcej? Panie Leszku, islam dochodzi również jest dlatego do zagrożeniem dla chrześcijaństwa. Wyznawców islamu dochodzi również już do zamachów w meczetach. Tak, dochodzi. No,
dochodzi do zamachów w meczetach, dlatego że islam sam w sobie nie jest religią spójną. Tak? I musimy pamiętać, że islam, tak jak powiedział ksiądz profesor, niestety też jest takim reprezentantem pewnych interesów politycznych, które dzisiaj są realizowane. Mamy oczywiście ten główny główny podział islamu pomiędzy szyicki i sunnicki. Tak? I my wiemy, że z punktu widzenia jak gdyby możliwości... Tak, Iran, chociażby Arabię dokładnie. W związku, na tej płaszczyźnie nie jestem, ja nie sądzę, że kiedykolwiek jakiekolwiek pojednanie w obrębie islamu będzie możliwe, dlatego że wchodzą w to niestety potężne pieniądze, polityka, w związku z tym tutaj nie sądzę, żeby to było w jakikolwiek sposób możliwe. Natomiast w imię jakby tej chciwości, pieniędzy, polityki, interesów dzisiaj, które są realizowane, ta religia jest dobrym pretekstem do tego, żeby łatwo manipulować tysiącami ludzi, którym dzisiaj my jako chrześcijanie powinniśmy przynieść ten karygmat o tym, że jest dla nich możliwość, jest możliwa inna droga i tą drogą właśnie jest naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. To, co ojciec Samir próbował wprowadzić, co ja osobiście uważam, że będzie, jeśli możliwe, to na pewno nie teraz, żeby oni przeszli taką drogę, jak przeszło chrześcijaństwo. To, co nam Bultmann zafundował, żebyśmy na nowo odczytali Koran, tak jak ksiądz profesor tego zacytował. Tylko, że to jest, to mówię, to jest raczej niemożliwe. Wszyscy będą mówić, że to jest to porywanie się z motyką na księżyc. To by było natomiast koniec Koranu. Niektórzy widzą takie zadanie nas, chrześcijan, w stosunku do wyznawców islamu, żeby pomóc im, ale jak to jest możliwe, nie wiem. Czy jest chrześcijan obecnie w Europie? Ja mogę. Jesteśmy w stanie te liczby podać, szacować? To jest bardzo szybko i dynamicznie zmieniająca się mieszkańców liczba. Europy, prawda? Mówimy o chrześcijanach. Raczej można mówić o chrześcijan dziś w Europie. W Polsce też można mówić o liczbie ochrzczonych chodzących do kościoła, bo te statystyki mamy. Natomiast jak definiujemy chrześcijanina? Czy ten, który jest ochrzczony, ma dokumenty, czy ten, który praktykuje? Jak łatwiej mamy tak zwanych anonimowych chrześcijan. To znaczy, ale chwilę temu ksiądz powiedział, że no nie można być tylko częściowo chrześcijaninem. Albo można naśladować Pana Jezusa, albo nie można Go naśladować. W związku z tym no nie można połowicznie wypełniać tego posłannictwa. Natomiast ja sobie tak myślę o tych muzułmanach. To może ja ułatwię w takim razie odpowiedź na to pytanie, albo zadam je bardziej precyzyjnie. Ile jest w Europie osób deklarujących się jako chrześcijanie? Tego nie odpowiem. W Polsce to mamy około 47% tych, którzy chodzą do kościoła. Jeśli dobrze mam statystyki, mamy powiększającą się liczbę osób korzystających z sakramentów, czyli świadomość nam rośnie religijna, czyli to nas pociesza. Natomiast mamy też coraz większą grupę ludzi deklarujących się jako ateiści. Mamy ten ruch występowania z kościoła i tak dalej. No w Niemczech w ubiegłym rok temu było to pamiętam. Był to rekordowy log, jeśli chodzi o podatek kościelny. Było 3 miliardy wpłat podatku kościelnego, ale był to też rekordowy log, jeśli chodzi o wystąpienie z kościoła. Było 190 kilka tysięcy osób wystąpiło z kościoła, czyli zadeklarowało jego opuszczenie. I co stało się z tymi ludźmi, którzy do apostazji jednak dostąpili? Tak? No to mamy, co ksiądz profesor wspomniał, w Wiedniu. Jakie nas czekają efekty? W 2030 roku Wiedeń, ratowany kiedyś przez jednego z naszych królów, będzie największą grupą religijną. W Wiedniu będą wyznawcy islamu. No i to się dzieje. Życie nie da się próżni. Jeżeli ludzie tracą wiarę, odchodzą do ateizmu, to ateiści łatwo staje konsumpcjonizmem. Ale islam nie jest ateistyczny. Nie, ale islam wchodzi w tą pustkę. Ostatnio w Niemczech poznałem takie nowe pojęcie karierę killer, to znaczy zabójca kariery. Kto to jest zabójca kariery? To jest dziecko. Jak kobieta ma dziecko, to ono zabija jej karierę. Dlaczego trzeba zabić tego zabójcę? Jeżeli tak się podchodzi do dzieci, no to skazuje się na śmierć. Po prostu Europa, przychodząc na ateizm, wybiera własną śmierć i w tą pustkę wchodzi islam. To jest konsekwencja. My w Polsce jeszcze mamy szansę. Szacuje się teraz... Społeczności muzułmańskie są kilkuprocentowe w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Szwecji, ale wszystkie szacunki podają, że będą bardzo szybko rosnąć, że coraz więcej ludzi będzie tam muzułmanami i oni się na ogół nie integrują z tymi społecznościami. To jaka jest dziś Europa? Czy Europa jest rzeczywiście zlaicyzowana, jak się zwykło mawiać na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 10 lat? Czy Europa jest już dziś proislamska? Może będzie łatwiej tak. Europa jest zdegenerowana. Europa, która odrzuciła Boga, właściwie żyje dla przyjemności. Też te elity brukselskie w dużym stopniu są ateistyczne i ich Bogiem jest przyjemność. A jak Bogiem jest przyjemność, to nie ma miejsca na dzieci, bo dzieci tyle kłopotu sprawiają na jakąś uczciwość, rzetelność.
Europa wybiera własną śmierć i ją denerwuje, że Polska chce żyć, dlatego nas atakuje. Oni właściwie są skazani na zagładę, trzeba się opowiedzieć, bo biologicznie oni już nie są w stanie mieć dzieci nawet jakby chcieli, więc sami wybrali własną śmierć, bo wybrali religię przyjemności, która prowadzi do śmierci. Dlatego no, po ludzku nieuchronne jest, że tam zapanuje islam. My jeszcze mamy szansę uczyć się z ich błędów. Widać, że droga życia to jest tylko wiara, droga związana z wiarą. Jeżeli człowiek traci wiarę w Boga, to traci też sens życia. To żyje tylko dla przyjemności i wszystko kończy się z jego śmiercią. Więc my mamy jeszcze szansę, możemy się ucząc z nich doświadczeń, przede wszystkim pogłębiać naszą wiarę, chrześcijaństwo. No bo widzimy, tam gdzie umiera chrześcijaństwo, ateizm jest stopniem pośrednim do islamu. I też musimy się bronić przed taką degeneracją teistyczną jak gender. Akurat w Polsce przed tym udaje nam się bronić. I podobnie myślę, jak Moskwa najbardziej narzekała na Polskę. Stalin mówił, że Polska pasuje do komunizmu jak krowa pod siodło. Mieli z nami najwięcej problemów, byliśmy najbardziej wierzącym krajem. Podobnie Bruksela ma z nami problemy. Ale podobnie jak przetrzymaliśmy Moskwę, możemy przetrzymać Brukselę. Tylko trzeba się trzymać wartości narodowych i religijnych. Tu myślę, wielkim wzorem jest Izrael. Izrael był 3000 lat prześladowany, zabijany, ten holokaust Mahometa wspominałem, a jednak ocalił swoją tożsamość i religijność i ile wniósł do kultury światowej. Izrael jest przykładem, jak nawet atakowany bardzo zewnętrznie naród, który pozostaje wierny swojej wierze, swojej tożsamości narodowej, może ocalić i może stać się ubogaceniem dla całego świata. Taką szansę ma Polska, ale oczywiście trzeba się mobilizować, trzeba walczyć, trzeba się bronić. Pana Jezusa chcieli zabić od kołyski, chcieli zabić działalności publicznej. Także wielu ateistów niejako chce unicestwić Polskę. Ale tak jak Izrael sobie poradził z pomocą Boga, tak my sobie możemy poradzić. Tylko tak ważne jest trzymać się Boga, który rodzi się w Betlejem, przychodzi do nas. I to jest właściwie najważniejsze, to trzeba podkreślić. Gdybyśmy tworzyli współczesny portret psychologiczny świętego Szczepana, albo Szczepana zanim został święty, jakby ten portret wyglądał? To człowiek, który zafascynował się w jakimś momencie życia wspaniałą nauką, za którą był w stanie oddać wiarę. Więc myślę, że to jest przesłanie dla nas wszystkich, że człowiek, to jest przesłanie, które dla nas, wyrzut sumienia dla nas Europejczyków, jak ja mówię. Jeśli na przykład weźmiemy tych trzech męczenników z Maluli, młodych chłopaków, rozpoczęli studia na Politechnice, kariera przed nimi. Jeden po drugim byli mordowani w coraz bardziej brutalny sposób, żeby wyrzekli się Chrystusa. Oni tego nie zrobili. Czy pamiętamy tych koptów... Gdzie to było? W Maluli, w Syrii. Czy pamiętamy tych koptów, którzy byli prowadzeni na rzeź na wybrzeżu libijskim? Żaden z nich nie błagał o litość. A pamiętamy tego dziennikarza amerykańskiego, który myślał, że w tych oprawcach wzbudzi litość, do końca błagał i krzyczał darowanie mu życia. Byli podrażnięci jak zwierzęta. Pamiętamy tę krew morza. Zafarbowana ich niestety, woda zafarbowana ich krwią. To są ludzie, którzy nas uczą tego, że wiara jest wymagająca. My na szczęście nie jesteśmy stawiani przed takimi dylematami. Kobieta, która podeszła do nas w obozie dla uchodźców, przed księdza, ja muszę wyrzucić to z siebie, wypluć. Ja się wyrzekłam Chrystusa, ale ksiądz widział, ja mam dwie córeczki małe. Czy chłopak, który był na tyle bity batem, że powiedział przed księdza, no poszedłem do tego meczetu. Teraz chodzę do kościoła, staram się przeprosić Boga za to, co zrobiłem, ale nie wytrzymałem. Więc jedni wytrzymują, inni nie. I czasami może być tak, że i my staniemy przed takim dylematem, czy będziemy sprzedawać tę naszą wiarę za jakieś tam przywileje, czy też wytrwamy do końca. Obyśmy nigdy nie stawali przed takim wyborem, bo myślę, że aż tak silni nie jesteśmy. No i od naszych decyzji dzisiaj zależy, co z nami będzie. To, co ksiądz profesor powiedział. Najważniejsze trzymać się Boga, a reszta będzie nam dodana. Muzułmanie patrzyli do lat jakichś tak 60., 70. na Europę z podziwem. Rozwój techniczny, uporządkowanie pewnych krajów i tak dalej, rozwój ekonomiczny. Dzisiaj patrzą z pogardą, bo to jest kontynent, który wymiera i przynoszą to, co w ich mniemaniu jest najlepsze. Przynoszą nam ich radykalną wersję islamu, żeby ratować nas, tych pogubionych ateistów, konsumpcjonistów, z tego, w co się Europa sama wpycha. Księże profesorze, jeżeli ktoś dopiero w tej chwili włączył telewizor, to sobie słyszy tak, no, islam zły, islamiści źli, wszyscy, którzy nie wierzą w Boga i nie są ochrzczeni, są bardzo źli. Nie, ale to są kochani ludzie. Jeśli nie są podpuszczani przez takie kraje jak Arabia Saudyjska, jak ten terrorystyczny islam. Przecież w samej Afryce, jak pan wspomniał, około 6 milionów ludzi przechodzi z islamu na chrześcijaństwo. Bo oni nie chcą się wewnętrznie zgadzać z taką religią, jak ten profesor opisywał. Pedofilia, gwałcenie, sprzedawanie kobiet i tak dalej.
I stąd jest też chrześcijaństwo traktowane przez nich w takich krajach właśnie jak Afryka. No za chwileczkę w tym miejscu pojawią się misjonarze, z którymi chciałbym porozmawiać. Dożyjemy takich czasów, że kiedyś to my wysyłaliśmy misjonarzy w świat, a za chwileczkę misjonarze chociażby z Afryki będą przyjeżdżać chrystianizować Europę. Jak się miło patrzy na takie twarze Niemców, którzy muszą przełknąć jak jakiś Hindus zamiast iść, to mówi ik i jest ich proboszczem. Albo Murzyn. Albo z Afryki, albo z Nigerii. Także to jest takie piękne wymiana darów. Kiedyś myśmy dawali misjonarzy, dzisiaj oni dają. Proszę zobaczyć w ilu parafiach, gdzie jeden ksiądz obsługuje 7-8 parafii w Niemczech. Czasem jest to Hindus, czasem jest to Nigeryjczyk, czy z jakiegoś innego kraju. Wszyscy jesteśmy. Natomiast mi się wydaje, że ważne jest to, żebyśmy jednak próbowali oddzielić tych ludzi, system islam, który jest jako taki sam w sobie niebezpieczny, od tych ludzi, dlatego że to nasza postawa jest w stanie, myślę, że bardzo mocno zakwestionować dzisiaj ten system wierzeń. I krótka historia człowieka, który przyjechał właśnie, muzułmanin, który przyjechał z Pakistanu po to, żeby tutaj właśnie prowadzić tą pracę agitacyjną właśnie w Europie. Przyjechał, jego przystankiem po drodze była Grecja, tam zatrzymał się u rodziny chrześcijańskiej, nie wiadomo w jakich okolicznościach. Natomiast ci po prostu zrobili coś nieprawdopodobnego w stosunku do niego, zaczęli go traktować jak swojego syna, przynosili mu zupę razem, nie zrezygnowali ze swoich wartości, przy nim się modlili, okazywali mu miłość na każdym etapie pobytu właśnie w Grecji. Już nie wyjechał z Grecji jako muzułmanin, tylko pojechał dalej do Niemiec. Dzisiaj założył 20 wspólnot chrześcijańskich, które działają w Niemczech właśnie wśród migrantów. Także myślę, że nasza identyfikacja z tym, w co wierzymy, i nasze naśladowanie realne Pana Jezusa w codzienności jest w stanie rzeczywiście wypełnić tą pustkę, która dzisiaj powoduje to, że oni się tak dobrze czują. Ja bym tutaj przestrzegał przed złudzeniami jednak. Tak jak w Syrii na przykład, gdzie mieliśmy taki spokojniejszy system, gdzie się nie wyrzynali. No, chrześcijanie mieli przydzielone swoje zadania, mieli swoje dzielnice, oni mieli swoje. Jak ktoś chciał kupić coś, co sprzedawali tylko chrześcijanie, to jechał do dzielnicy chrześcijańskiej. Wiadomo było, że są mniejszością, więc nie mieszali się do polityki, dopóki nie przyszły te pieniądze brudne z Zatoki Perskiej, które tam wszystko zniszczyły. Natomiast to wisiało na włosku. Tak, pamiętajmy też o tym, że były takie sytuacje, jak mówił biskup Odo z Aleppo, gdzie chrześcijanie, mała wioska, miasteczko, uciekło do miasta chrześcijańskiego, żeby ich wykarmili, żeby ich przetrzymali, bo ich miasteczko było obleżone przez inny odłam, jakieś tam partyzantki muzułmańskie i chcieli ich wyrżnąć po prostu. Więc potem był taki piękny, duży napis: muzułmanie dziękują chrześcijanom. Jak mieliśmy w Aleppo kuchnię dla ubogich, gdzie były te najgorsze walki, u jezuitów w ośrodku wydawaliśmy tysiące posiłków dziennie. Nikt nie pytał o to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy muzułmaninem. Dlatego Benedykt XVI tak prosił w Libanie, że Bliski Wschód bez chrześcijan z dużo mniejszą ilością nie będzie Bliskim Wschodem. Bo chrześcijanin nie pyta, czy ty jesteś sunnitą, szyitą, jesteś głodny, to dostaniesz jeść. Twoje dziecko przychodzi, matka zakuta od stóp do głów, potrzebuje leczenia, dostanie na to leczenie. Dobrze, tylko myślę, ważne podkreślenie. Ale te inicjatywy można wesprzeć, ta szopka, którą mamy tutaj. A to są takie przykładowe przedmioty, bo pamiętajmy, że nasza Ziemia Święta niedługo zostanie bez chrześcijan, jak znowu będziemy poprawni politycznie, nic nie zrobimy, będą ich dalej wyrzucać z ich domów i rugować, i biura turystyczne będą jeździć do różnych muzułmanów, którzy produkują rzeczy z drzewa oliwnego i będą różańce na przykład, które mają 5 paciorków, a nie 10. To wtedy widzimy, kto to robił. Albo różańce te czarne, które sprzedawane są pod bazyliką narodzenia z drzewa w Chinach zrobione. To są rzeczy, taki apel do naszych telewidzów. Jeśli Państwo jedziecie do Ziemi Świętej, pójdźcie do sklepu, który prowadzą chrześcijanie, bo kupienie szopki czy różańca daje im szansę przeżycia tam. Jeśli się zatrzymujecie, zatrzymujcie się w hotelu chrześcijańskim. Kiedy była intifada, franciszkanie w Kazanowa w Betlejem obniżyli pensję, ale nikogo nie zwolnili. Ale było to możliwe, że tam chrześcijanie się zatrzymywali. Bo takie zatrzymanie się grupy w hotelu chrześcijańskim jest to czasami miesiąc, czasami dłużej przeżycia tego hotelu. Więc dbajcie o tych chrześcijan, bo to już są naprawdę resztki. Jeśli my nic nie zrobimy, to oni pozostaną. Na stronie internetowej PKWP możemy zobaczyć, jest dużo różnych szopek, różnych rzeczy, które oni produkują. W ten sposób dajemy im życie. Oni nie chcą jałmużny, oni chcą godnie żyć. Ale zróbmy coś, żeby właśnie ich ratować. To tym apelem. Kończymy pierwszą część naszego spotkania. Bardzo panom dziękuję. A państwa proszę nie odpowiadać. Ale zakończę optymistycznie. My jesteśmy otwarci na wszystkich naszych kochanych braci, bo im pomagamy, naprawdę. Muzułmanów. Tylko bez złudzeń, bo zarazem wszędzie ci muzułmanie... bez złudzeń. Jednak politycznie nawrócenie muzułmanów na jakąś większą skalę nigdy się nie udało i tam, gdzie muzułmanie rządzą, bardzo szybko natychmiast dochodzi do wyniszczenia chrześcijaństwa wszystkich religii. Do tego, kto przechodzi. Bez złudzeń. Tam, gdzie mają władzę polityczną, tam jest koniec chrześcijaństwa i każdej... Turcja, cała północna Afryka,
kraje, które były chrześcijańskie, przestały istnieć jako chrześcijańskie. Dzisiaj w Turcji prawie nie ma chrześcijan. No wiesz, powiedzmy, w ostatnich 100 latach takie 20% są realia. Na 0,2 spadła liczba chrześcijan. Ale też jest taki paradoks właśnie. Bo przestrzegam przed marzycielstwem, złudzeniami. Chrześcijan musi być realistą. Ale też paradoks państwa islamskiego jest taki, że ono też wbrew pozorom pomogło samo skompromitować się islamowi w umysłach wielu ludzi. Tylko prawdziwi muzułmanie twierdzą i właściwie zarzekają się, że z państwem tak zwanym islamskim nie mają nic wspólnego. Dlatego mają kilka tysięcy Europejczyków z paszportami brytyjskimi, niemieckimi, francuskimi, którzy tam walczą. Bardzo podobnie jak komuniści mówili, że nic wspólnego nie mają ze Stalinem i z Kołymą. Ja spotkałem Niemcy nie mają księdza, z drugą wojną światową. Księdza Eliasza, który właśnie był porwany na drodze do Malula przez państwo islamskie. Wyskoczyło kilkunastu mężczyzn mu na drogę. Jeden mówi po niemiecku, drugi po angielsku, trzeci mówi po francusku. Nikt nie mówi po arabsku z nim. Także to nie jest... Bardzo panom dziękuję. Tak. Misjonarze czekają za chwileczkę spotkanie z nimi. Misjonarze i wolontariusze, państwa i moimi goście, Małgorzata Smolak, wolontariuszka Jivodaya, Świt Życia, Indie. Tak. Ksiądz Tomasz Łukaszuk, salezjanin, misjonarz z 8-letnim dorobkiem na Madagaskarze. Witam serdecznie. Ksiądz Jerzy Limanówka, Wallotyńska Fundacja Misyjna, salwati.pl. Szczęść Boże. Trudno i ciężko jest być wolontariuszem, misjonarzem? Ciekawie. Może nie ciężko, ale ciekawie. A misjonarzem jest być ciekawie czy trudno? To zależy od tego, gdzie się pracuje, bo czasami są to bardzo trudne warunki, odmienne w ogóle od tych naszych polskich wyobrażeń. Jak się jest gdzieś na wsi zwłaszcza, no to wtedy nie ma takich wygód, jak do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, czy toaleta, czy prysznic. Ale dziś wspominamy świętego Szczepana, więc... Kiedy ktoś decyduje się, że chce być misjonarzem albo chce być wolontariuszem, poza granicami Europy, gdzie jest w miarę bezpieczny, jedzie w nieznane, gdzie też nie wiadomo, co go czeka, godzi się na podobny los jak święty Szczepan? No, trzeba to brać pod uwagę. No, jeśli chodzi o nas, o Palotynów, my pracujemy w krajach, które są objęte, gdzie są zagrożenia. No, obecnie Wenezuela, gdzie pracują nasi misjonarze, jest to sytuacja tam polityczna bardzo napięta. Demokratyczna Republika Konga, rejon jeziora Kivu, jest cały czas niebezpiecznie. Rwanda ma tę swoją niesławną przeszłość. Tak więc no, to trzeba to brać pod uwagę, aczkolwiek liczymy bardzo mocno na Bożą opatrzność. Jak na razie przez te kilkadziesiąt lat, co prowadzimy misję, jeszcze nie było takiego, nie było przypadku, żeby rzeczywiście no, misjonarz znalazł się z takim zagrożeniem życia. W Indiach jest bezpiecznie dla wolontariuszy? Tak, jest bezpiecznie, jeżeli oczywiście przestrzegamy jakichś norm i zasad zwyczajnych, czyli gdzieś nie oddalamy w nocy sami lub kobiety właśnie same. Też powinniśmy zwracać na uwagę na nasz strój, żeby nie był w jakiś sposób wyzywający. Natomiast ostatnio niestety nasiliły się, zwłaszcza w rejonie, gdzie jest Jivodaya, czyli w stanie Chhattisgarh, nasiliły się ataki hinduistycznych, takich grup ekstremistycznych. Nasiliły się te ataki na chrześcijan, zwłaszcza teraz w okresie Bożego Narodzenia, przed Bożym Narodzeniem. Były dwa takie ataki, niestety. Dlaczego chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie? Za co? Najprawdopodobniej za tą prawdę, którą głoszą, kim jest człowiek, że jest dzieckiem Boga. Jezus Chrystus, który się rodzi w Betlejem, jest Synem Bożym. I skoro my Go głosimy jako Syna Bożego i naśladowcy Jego są też dziećmi Bożymi, więc to jakoś niektórym może nie pasować. To, co ja widzę z indyjskiego punktu widzenia, to, że chrześcijanie przywracają człowiekowi godność. Jakby nazywają człowieka człowiekiem, a nie tylko stworzeniem w jakiejś określonej hierarchii. I w przypadku Indii to się nie do końca podoba właśnie władzom, że człowiek, powiedzmy, z najniższej kasty, tudzież odrzucony, tak jak nasi trędowaci, oni nie powinni istnieć tak naprawdę. Oni mają być tylko gdzieś tam schowani, ukryci w domach, a chrześcijaństwo przywraca im godność. I to jest też na przykład świadectwo ludzi, którzy mieszkają u nas w Jivodaya, dotkniętych trądem, którzy
dopiero wtedy, kiedy przyjechali tutaj, zaczęli tutaj mieszkać w Dziwodaja, to się okazało, że oni mają jakiekolwiek znaczenie dla innego człowieka. Czy to, że ktoś poda szklankę wody, czy to, że dziewczyna jest zatrudniona przy pracy, przy czyszczeniu ryżu i ona jest kimś, a wcześniej była schowana, ukryta przez swojego brata w domu, żeby nikt, broń Boże, na nią nie spojrzał. Trąd, o którym nie słyszymy od wielu, wielu lat. No, w Indiach słyszymy. Cały czas poza tym jeszcze też tak, że no, misjonarze, jeżeli chodzi o misjonarzy, to trzeba powiedzieć, że oni są świadkami, bo oni przyjeżdżają no, z zewnątrz i dlatego no, są też takim zagrożeniem, że no, są świadkami dla całego świata i to szczególnie w Demokratycznej Republice Konga mieliśmy to, misjonarze mieli to doświadczenie, kiedy w ramach, podczas wojny mieszkańcy mówili, no kiedy, jeśli wy wyjedziecie, to naprawdę już świat o nas zapomni. I to misjonarze czuli taki przymus, taki obowiązek, żeby pozostać z tymi ludźmi, bo oni mieli tę świadomość, że dzięki temu, dzięki swojej obecności też świat po prostu o tych ludziach wie. Troszkę się świat zmienił, a może się ludzie zmienili, a może czasy po prostu się zmieniły. Przed chwilą rozmawiałem o tym z księdzem profesorem Cisło i z księdzem profesorem Oko, między innymi, o tym, że kiedyś to Polska, Europa wypuszczała w świat misjonarzy, dziś misjonarze ze świata przyjeżdżają do Europy. Co takiego się stało? Zapomnieliśmy chyba o tym, co jest podstawą naszego życia. Zapomnieliśmy o naszych korzeniach. Jak ludzie się pytają, czy mamy już jakiś salezjanów, malgaszy, mieszkańców Madagaskaru, rodowitych mieszkańców, no to u nas większość jest już, ponad 70% to są współbracia czarnoskórzy. I oni przyjmują całe dzieła i podejmują kolejne przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży. I od jakichś 5 lat mamy kolejnych młodych misjonarzy, którzy wyjeżdżają od RPA, Wenezueli po Tajlandię. Tam jeszcze są pewne wartości bardzo mocno zadbane, jeśli chodzi o rodzinę, o więzi, o to, że ważna jest relacja międzyludzka, nie tylko telefon i wiadomości takie no, wirtualne, ale rzeczywista obecność wśród ludzi. To jest bardzo ważne. I to gdzieś się nam zatraca, jeśli można powiedzieć, w kontekście świąt Bożego Narodzenia. Przecież mówimy o tym, że Bóg jest pośród nas, więc przychodzi nie przez Messengera, czy jakiś inny Twittera, czy jeszcze coś, tylko przychodzi, jest pośród nas. I to jest rzecz bardzo ważna, o której misjonarz jakby przypomina, obojętnie gdzie by nie był, no to właśnie jestem tutaj pośród ale na was, pamiątkę żeby... tego wydarzenia właśnie, czy ten Messenger, czy ten SMS, to jest właśnie to. No tak, ale to też trzeba powiedzieć, że jest ta żywiołowość w tych ludziach, bo od paru lat mamy naszego Palotyna, współbrata Kongolijczyka, tutaj w Polsce jest 5 lat i gdziekolwiek on wyjedzie na parafię z kazaniem, to no, ludzie są zachwyceni z tego względu, że on poprosi ludzi, wstańcie, zaklaszcie, zaśpiewajmy, naprawdę to jest żywe i tak samo też wszyscy ci, którzy z Polski przyjeżdżają, dają czy Rwanda, czy Kongo, uczestniczą w tych mszach świętych, to są po prostu zachwyceni, jak one są żywe, jak one, ludzie tańczą. To, co na przykład zaskakuje ludzi, że w czasie przeistoczenia, kiedy my klękamy, spuszczamy głowę, tam ludzie właśnie wstają i klaszczą, no bo witają Jezusa, który właśnie przychodzi na ołtarz. Więc to jest zupełnie taka no, odnowa i no, zupełnie świeże i spojrzenie na wiarę. Odnowa czy odnoga? To doprecyzujmy, bo to jest istotne. Nie, od nowa, stanowczo od nowa. Ja, zgadzam z księdzem Jurkiem, bo ja mam dokładnie te same doświadczenia. Ja bym nazwała to językiem matematycznym, że chrześcijanie w Indiach są zero-jedynkowi. Oni wierzą w Chrystusa i koniec, kropka. I wszystko jest temu poddane. A my sobie znajdujemy jakieś ścieżki, a tutaj pójdziemy na ustępstwo za samym sobą. Nie ma żadnych ustępstw. Jestem chrześcijaninem i to mnie kompletnie definiuje. Przyjęło się, że Europa jest chrześcijańska. Mówił ksiądz o korzeniu, o którym zapomnieliśmy. Ja bym zaryzykował, czy przypadkiem nie odcięliśmy się od tego naszego korzenia. Jaka jest dziś Europa, jaka ta Europa będzie za parę lat?
No, jaka będzie za parę lat, no trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że to stwierdzenie Jezusa, że plamy piekielne nie zdobędą Kościoła, że to również odnosi się do Europy i tutaj też wierzymy w to, że chrześcijaństwo przetrwa, aczkolwiek ono rzeczywiście jest bardzo, bardzo zagrożone. Ale ja myślę, że można też tak zauważyć, że taki pewien zegar się przesuwa, że tak jak początek chrześcijaństwa, no Północna Afryka była przecież bardzo chrześcijańska, no tam święty Augustyn działał, to jest, było bardzo bogate chrześcijaństwo, no i ono tam praktycznie zaniknęło. Także to może rzeczywiście też i spotkać Europę, ale ten zegar przesuwa się jakby dalej na wschód. Właśnie widzimy tą wielką odnowę, czy w Indiach, czy Korea Południowa, gdzie również są Palotyni, tam to chrześcijaństwo rzeczywiście się budzi i ono jest bardzo żywotne. No i mamy chociażby najstarszą córę Kościoła katolickiego, czyli Francję. Tam w zeszłym roku w jednym z meroztw pozwolono już na ustawienie symboliki bożonarodzeniowej. Pojawiła się szopka bożonarodzeniowa, ale bez elementów Bożego Narodzenia. Ja parę lat również no, ze środowiskiem francuskim rzeczywiście i belgijskim miałem kontakt. Tam jest z kolei jest żywa wiara we wspólnotach. Ona może rzeczywiście, jeżeli chodzi o parafię, ten kościół strukturalny jest to rzeczywiście, no, nie wygląda to najlepiej, ale no, jest wiele po prostu różnych wspólnot. To obecna nawet i w Warszawie wspólnota Jeruzalem, wspólnoty wieczernikowe, które są przy kościele na Łazienkowskiej, no to właśnie przyszło z Francji, właśnie te wspólnoty monastyczne i to rzeczywiście widać we Francji, na przykład, że to poprzez ruchy Le Chemin, Le Neuf i tak dalej, to one właśnie w tym odradza się to chrześcijaństwo i w tym przetrwa na pewno. A jest to chrześcijaństwo, przepraszam, nasze eksportowe? Znaczy kiedyś eksportowe? Znaczy eksportowe. Na pewno teraz jest eksportowane z zewnątrz, jeśli można powiedzieć, bo ten model, który mieliśmy trochę instytucji Kościoła, na przykład na Madagaskarze, nie funkcjonuje w tym samym stopniu jak w Europie. Tam są wspólnoty, które są mniejszościowe. I tak jak teraz przyjechałem do Polski po tych 10 latach nieobecności, to mam wrażenie, że pozostała jeszcze instytucja, ale wspólnoty jakoś tak za bardzo nie czuć. Jeżeli chodzi o życie parafialne, no to mi osobiście brakuje tego, że spotykamy się, jesteśmy częścią większej społeczności jako katolicy, jako chrześcijanie jesteśmy też siłą, bo i są protestanci, kalwiniści, anglikanie, że tworzymy taki twór, który no, jest czymś naturalnym, a u nas, no właśnie, niby jest Polska katolicka, a tak naprawdę patrząc na nasze... Okiem misjonarza, to jaka jest dziś Polska? Nie, Polska nie wygląda źle. To nie można tak powiedzieć. Mimo wszystko kościoły są pełne, aczkolwiek może rzeczywiście zauważa się jakiś procentowy spadek, ale to nie można powiedzieć rzeczywiście na tyle innych krajów w Europy, ale nawet porównując też i tutaj do misyjnych. Rzeczywiście tu jest. Ja myślę, że to działanie świętego Jana Pawła II, który nam po prostu jednak zostawił bardzo bogatą spuściznę i mimo wszystko, że nas bardzo mocno ustawił, że tak powiem, to faktycznie ja tutaj myślę, że możemy patrzeć rzeczywiście z optymizmem i ze spokojem na przyszłość Kościoła w Polsce. Okiem wolontariuszki? Też ja bym się zgodziła z tym. Natomiast ja bym tego nie porównywała, dlatego że kościoły jednak gdzieś tam misyjne, czy Indie, czy Madagaskar, ja jak słucham księdza, to mamy naprawdę podobne doświadczenia. One są jakby troszeczkę pierwotne, one są takie świeże, a my może faktycznie gdzieś tutaj okrzepliśmy trochę. I jeżeli chodzi na przykład o wspólnotę, mi trochę tego też brakuje, aczkolwiek fajne jest, kiedy na przykład po roratach patrzyłam, dzieci się gromadzą, idą na czekoladę, zjadają jakąś drożdżówkę i potem dopiero idą do szkoły. Natomiast jak były tutaj w Polsce studentki od nas z Dziwodaja, to zwróciły uwagę, że Didi, ale zaraz,
wychodzicie po mszy, to było akurat po Wigilii Paschalnej, i wy sobie nie składacie życzeń tak przed Kościołem, bo u nas to wszyscy składają sobie życzenia przed Kościołem. I to było dla nich duże zdziwienie, że właśnie u nas nie ma tej wspólnotowości. Ale ta wspólnotowość może się brać też z tego, że jednak tam jest tych chrześcijan trochę mniej. Więc jeżeli na mszy świętej gromadzi się jakaś tam msza święta jest na przykład tylko jedna w danym kościele, albo maksymalnie dwie, więc cała lokalna społeczność się w tym kościele gromadzi, więc wszyscy się nawzajem znamy i wiemy, co jest słychać u tamtej osoby, co słychać u tamtej osoby, i jesteśmy ze sobą razem, ale dlatego, że ogólnie w liczbie ogólnej nas chrześcijan jest po prostu mniej. Ta wspólnotowa, że ona powinna się pojawiać w Europie? No, coraz bardziej. I wtedy jako chrześcijanie będziemy dawać lepsze świadectwo. Przecież Pan Jezus mówił, że będziemy świadkami Jego, jeżeli będziemy się wzajemnie kochać. Ale to jest to, o czym ksiądz przed chwileczką wspomniał, właściwie dłuższą chwileczkę temu wspominał. Mówił o tym naszym korzeniu. To jest powrót do korzeni chrześcijaństwa. Do tych małych wspólnot, które później się rozrastały. Ale to... Czy to jest powrót do początku? Trzeba było przemyśleć, czy za dużo nie ma w tym wszystkim, co my żyjemy tutaj, folkloru. Bo tak jak sobie przypominam jedną z pieśni bożonarodzeniowych, pośpieszcie się ludzie, bo przychodzi Jezus, który jest naszą światłością. My bardzo często w naszych kolędach zatrzymujemy na tym małym dzieciątku, gdzie są owieczki, baranki, nie wiem co tam jeszcze, Matka Boża. I to jest taki obrazek, który gdzieś pozostaje taki no, wyizolowany, który dla mnie co konkretnie oznacza? I tu się gdzieś gubimy, bo chrześcijaństwo jest czymś, co jest żyje, co jest dla mnie tu i teraz. No i teraz właśnie muszę wejść w głąb. To jest moja światłość, która przychodzi. Jezus Chrystus, który się urodził teraz dla mnie. I teraz fajn generiulu, jak mówią, szybko pospieszcie się, bo przychodzi ten, który jest światłością świata. I tutaj no, też stąd bierze się zapał, że to jest Jezus, który się urodził dla mnie tu i teraz. Pospieszcie się. Zatem tak, no, nie bardzo lubię wracać do początków, bo tak ja osobiście uważam, że jak wracam do początków, to skazuję się na przejście tej samej drogi na nowo. To nie zawsze koniecznie musi potem być inaczej. Ale myślę, że też chrześcijaństwo zostawia bardzo mocne ślady w nas, nawet jeżeli tego nie mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, bo po działalności naszej fundacji. My się szczególnie kierujemy, wspieramy działalność socjalną i społeczną naszych misjonarzy, czyli domy dziecka, ośrodki zdrowia i tak dalej. I często nas wspierają ludzie, którzy nie chodzą co niedziela do kościoła, ale jednak ta wrażliwość chrześcijańska, miłość bliźniego w nich została. To jest to, co chrześcijaństwo w nas ukształtowało i może nawet jeżeli tego nie nazywamy, że to ktoś działa rzeczywiście dla Chrystusa, ale to no, choćby fakt, że właśnie w okolice Bożego Narodzenia jesteśmy najbardziej szczodrzy. No chcę miesiąc powiedzieć, że po latach zapomnienia przychodzi taki moment refleksji. Kiedyś byłem chrześcijaninem. No niekoniecznie, ale to, że babcia, mama mówiła bądź dobry dla drugiego człowieka, to na pewno to w drugim człowieku zostaje i wrażliwość na drugiego człowieka. Nawet jeżeli jest na drugim końcu świata, to ta wrażliwość człowieka zostaje. I to jest właśnie ukształtowane właśnie przez naszą wiarę. To jest to wnętrze, czy też spojrzenie we własne wnętrze, o którym pani zaczęła mówić. Tak, dlatego że są takie rzeczy, które dla nas są wspólne, natomiast mi się skojarzyło z tym, co ksiądz powiedział, opowieść dziewczyny, koleżanki mojej, która wcześniej była hinduistką, później właśnie przyjęła chrzest i ona żyła jak chrześcijanka, będąc jeszcze hinduistką. I jej koleżanki w pracy pytają, słuchaj, ale ty jesteś chrześcijanką, bo tak inaczej się zachowujesz. Właśnie to było jakieś dobro w niej, takie naturalne dobro, które ona też rozwijała. I ona na przykład nie gadała na inne koleżanki, czy gdzieś tam była komuś pomocna i wyróżniała się swoją dobrocią na tle innych osób. I jej koleżanki na to zwróciły uwagę i zapytały, czy ty jesteś chrześcijanką. I w Indiach ktoś by na to zwrócił uwagę, a we współczesnym świecie, tu na miejscu, czy w Polsce, czy w Europie, my byśmy powiedzieli, no ktoś zdziecinniał po prostu. Zwraca uwagę na to, że ktoś się troszkę inaczej zachowuje. A może wszyscy powinniśmy się zachowywać inaczej?
Czyli zdziecinnieć? Nie, być no, dobrze. No powiedzmy zdziecinnieć, dlatego słowa Jezusa są ważne. Bądźcie jak dzieci, zaufajcie Panu Bogu, że On was prowadzi w tym wszystkim, co się wydarzyło w waszym życiu i co się jeszcze wydarzy. Miejcie ufność i będzie dobrze. A On poprowadzi jako dobry ojciec tam, gdzie chce. A wracając tak do tego, co jest ważne i do tego folkloru, o którym mówiłem, na Madagaskarze pierwsza rzecz, którą zauważyłem w którymś momencie, że nie ma takiego zwyczaju jak wigilia i wieczerza wigilijna, że jest 12 potraw i musi być sianko i musi być jeszcze coś tam i musi być. Jedna z ważniejszych rzeczy, która się dzieje, to jest Eucharystia. Ludzie, którzy odświętnie ubierają się, bo będzie msza święta. Jest czas wydłużony na to, żeby przystąpić do spowiedzi. Jest czas na spotkanie z Bogiem. Jest spotkanie z człowiekiem, ale jest spotkanie z Bogiem i to jest rzecz bardzo ważna. Te święta, które przeżywamy teraz Bożego Narodzenia, gdyby nie było mszy świętej, gdyby nie było narodzenia Jezusa Chrystusa, gdyby nie było narodzenia Jezusa Chrystusa w naszym sercu teraz, tu i teraz, to tak naprawdę nie są święta. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy.